ile razy zespół MKS Banimex Będzin zwyciężył 3-0 w rozgrywkach plus ligi? Kiedykolwiek, od początku. Pierwszy? Pierwszy raz, odnotujmy to! Dzisiejszy pojedynek pomiędzy MKS Banimex Będzin oraz Indykpol AZS Olsztyn zamyka kolejkę numer 22. Znamy już wyniki wszystkich pojedynków tejże kolejki oraz znamy wyniki meczów naszych bezpośrednich przeciwników tabeli. Podzielili się punktami zespół BBTS Bielsko-Biała z AZS-em Częstochowa, tam padł wynik 3-2 oraz zespół Efektor Kielce przegrał swoje wyjazdowe spotkanie z Asseco Resowią Rzeszów 3-1. Mamy więc szansę w tym meczu odrobić punkty. Nie ma co ukrywać, że dzisiaj będziemy mieć okazję obserwować prawdziwy polsko-włoski pojedynek. Dwie polskie drużyny pod przywództwem dwóch włoskich trenerów. Roberto Santilli, prowadzący zespół MKS Banimex Będzin oraz Andrea Gardini, prowadzący zespół Indykpol AZS Olsztyn. Obaj trenerzy w nieodległej przeszłości objęli te kluby i obaj mają trudne zadanie do wykonania. Podbudować zespół i zdobyć jak najwięcej punktów. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy dla wszystkich będzińskich Tygrysów, jak każdy mecz w plus lidze, ale szczególnie ważny ten mecz jest dla naszego kapitana Maćka Pawlińskiego, który w dniu dzisiejszym obchodzi swoje 32 urodziny. Najserdeczniejsze życzenia dla naszego kapitana i niech sprawi sobie i nam wszystkim najlepszy możliwy prezent, czyli zwycięstwo za 3 punkty w tym meczu. Sebastianie, ile razy zespół MKS Banimex Będzin zwyciężył 3-0 w rozgrywkach plus ligi? Kiedykolwiek, od początku. Pierwszy? Pierwszy raz, odnotujmy to. Pierwsze historyczne zwycięstwo Będzina za 3 punkty, ale 3-0 w tych rozgrywkach. I muszę powiedzieć, że twoja postawa w dzisiejszym meczu podobała mi się, a tobie? Dziękuję bardzo. No, mi też pewnie, że się podobałoby każdy mecz był taki jak dzisiaj. Więcej wiary w siebie i myślę, że każdy mecz naprawdę może tak wyglądać. Skromny Sebastian Warda, dzisiaj grałeś tak, jakbyś, nie wiem, miał chyba z 20 cm więcej wzrostu albo 40 wyskoku. Ile miałeś bloków czy skończonych ataków? Pewnie nie wiesz, ale to naprawdę dzisiaj fenomenalna gra. Dziękuję bardzo. No mówię, no myślę, że trochę to się przełożyło na nasze zwycięstwo i cieszę się, że mogę, mówię, dołożyć coś do tego, żeby wygrać. Cieszę się, że 3-0 i cieszę się, że mamy kolejną wygraną na koncie, bo naprawdę było ich mało. Trzeba przyznać, że ten mecz mimo wszystko przez pierwsze dwa sety był dość ciężki, bo my zawsze graliśmy na jeden punkt przewagi, jeden straty. Więc tak naprawdę trzeci punkt, dopiero w trzecim secie tak naprawdę poczuliśmy, że ten mecz jest nasz, a tak naprawdę pierwsze dwa to była wielka walka. Dokładnie tak, gratuluję ci. I trzymam kciuki za dalsze. Oła! Congratulations. Thank you. Thank you. Mariusz Gaca. Mariusz, muszę ci opowiedzieć pewną historię. Pierwszy set. 19-19. Wchodzisz na zagrywkę. I do osoby siedzącej obok mnie mówię, że nie wiem, jak to się dzieje, ale zawsze jak serwuje Mariusz Gaca, to jakoś zdobywamy kilka punktów. Co było później w tej historii? Pamiętasz? Pamiętam, brawo ja. Serwowałeś do końca seta. Nie, żartuję. No tam zagrywka nawet mi się działa. Udało się nawet obronić piłkę, chłopaki pokończyli ataki, te co mieli pokończyć, no i zaczęło się dziać na hali głośno i jesteśmy zadowoleni z tej końcówki, z pierwszego seta i z całego meczu. Podkreślmy to jeszcze raz, to jest pierwsze historyczne zwycięstwo naszego klubu w rozgrywkach plus ligi. A jednak 3-0. Jak się czujesz wreszcie, mogąc powiedzieć, że wygraliśmy bezapelacyjnie? No tak, pierwsze zwycięstwo.
3-0, no ale to zwycięstwo jak zwycięstwo, no cieszymy się na pewno, no ale chcemy to powtórzyć, myślę, że na pewno za dwa dni w Bielsku, nie możemy spocząć na laurach i trzeba grać o kolejne zwycięstwa, a że 3-0, no bardzo dobrze, równy mecz w końcu z naszej strony. Dokładnie, nie było przestojów i zaledwie za dwa dni gramy z BBTS-em Bielsko-Biała, ale wydaje mi się, że po takim meczu to moglibyśmy zagrać i teraz i chyba całkiem nieźle by nam to wyszło. No kto wie, ale na pewno jakiś odpoczynek się przyda, jutro mamy trening, jedziemy do Bielska i jedziemy na pewno po zwycięstwo, no trzeba trzymać passę, no idziemy za ciosem, mam nadzieję, że będzie zwycięski taki kolejny mecz. No i dodajmy jeszcze, że razem z Klubem Kibica organizujemy przejazd kibiców na ten mecz, jest jeszcze parę wolnych miejsc, tak więc zapraszamy, bo na pewno będzie ciekawie, zgodzisz się ze mną? No będzie ciekawie, będzie zwycięsko. Trzymamy za słowo, gratuluję. Thank you.